Zaczynałem w ich wieku, też w Górniku Konin i im powiedziałem, że mają bardzo dużą szansę, żeby pójść podobną drogą, taką jaką ja poszedłem, albo wybrać trochę inną drogę. Ale uważam, że jest to możliwe, tak jak widać. Warto mieć marzenia i ciężko pracować na co dzień i myślę, że ci chłopacy, tak jak powiedziałem, mają duże szanse na to. A czy pamiętam Krystiana, jak przyszedł pierwszy raz do mnie na zajęcia do szkoły podstawowej numer 3, przyszedł do mnie na zajęcia, no i od razu po pierwszym zagraniu piłki było wiadomo, że to jest olbrzymi talent i materiał na bardzo dobrego zawodnika. Oczywiście mało kto mógł wtedy przypuszczać, że będzie młodzieżowym reprezentantem Polski w różnych kategoriach wiekowych i że będzie naszym reprezentantem z Konina tutaj w rozgrywkach ekstraklasy w Legii Warszawa. Jak chłopak w wieku 16-17 lat czuje się i znosi taką presję zainteresowania mediami z całego świata już, grania w zespole mistrza Polski, zainteresowania Arsenalu. W ciągu pół roku to wszystko się stało. Jak ty się po prostu czujesz w tym wszystkim? Najważniejsze jest to, żeby nie odlecieć, bo coraz głośniej jest w mediach, codziennie prawie się pojawiają jakieś informacje, że teraz nowe kluby jakieś się mną interesują. Ja to wszystko czytam tak naprawdę, ale wiem, że niektóre wiadomości to są wyssane z palca, niektóre są prawdziwe. Przede wszystkim nie skupiam się na tym, mam teraz przerwę, pracuję nad tym, żeby być gotowym do sezonu. Jeszcze nie wiem, gdzie będę grał tak naprawdę. Jakbym otworzył swoje dzienniki treningowe, te archiwalne, które jeszcze mam gdzieś w szufladzie, no to na palcach dwóch rąk bym policzył ilość jego nieobecności na treningu. Także to naprawdę to jest jakiś ewenement i widać, że dzięki temu osiągnął to, co osiągnął. Zresztą jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Czy już wiadomo, gdzie będziesz grał, ale właśnie czy już w głowie masz jakiś plan i strategię, co chcesz zrobić, czy jeszcze się zastanawiasz i wciąż o tym myślisz? To znaczy tak, ja już wstępną decyzję podjąłem, ale nie chcę o niej za bardzo rozmawiać. Legia podała na swojej stronie, że nie mogą się z Arsenalem troszkę dogadać, ale podobno przede wszystkim zawsze się pierwszą propozycję odrzuca, więc ja spokojnie do tego podchodzę. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i kluby się dogadają, a to tak jak powiedziałem, zostawiam wszystko mojemu menadżerowi, który mnie o wszystkim informuje, że jest jakaś nowa, prawdziwa wiadomość, to on od razu dzwoni i mówi na czym stoimy, więc ja się tym za bardzo nie przyjmuję, ale swoją decyzję już tak naprawdę podjąłem.